Cześć, tu Ernest! Kilka dni temu w Neowie Krzywionych zostało postawione nowy wehikuł. Na początku nie działo się z nim nic ciekawego, ale następnego dnia to urządzenie w końcu ruszyło. Ktoś zaczął pobierać wiązki energii, które wypuszcza z siebie punkt zerowy w zalewie zdobyczy. Kolejnego dnia zebrana tajemnicza materia została wykorzystana do wystrzelenia promienia światła, który na niebie utworzył wyrwę. Wczoraj wyrwa się powiększyła, a Neo Wykrzywione przeniosły się w czasie. Pod wielką kopułą Wykrzywionych jest teraz Dziki Zachód. W Wykrzywionym miasteczku można znaleźć nawet stare bronie, takie jak sztucer, sześciostrzałowiec i dubeltówka. Poza tym na pole walki wczoraj zawitała też nowa snajperka. Występuje ona w klasach niebieskiej, fioletowej i złotej. I odpowiednio do tych klas zadaje 31, 33 lub 35 punktów obrażeń. Mnożnik trafienia w głowę to okrągłe 2. Obrażenia nie są za wysokie, ale ta snajperka nadrabia swoją szybkostrzelnością i celnością. A wracając do tematu wyrwy na niebie, to spójrzmy na to urządzenie. Niektórym z was pewnie coś przypomina. I nie dziwię się. Ten panel zbierający wiązki energii, designem przypomina maskę przybysza, który, jak już wiemy, wydostał się z meteoru nad wstęchłym składem. Nie ma chyba żadnej innej postaci w Fortnite, która jest tak dobrze znana właśnie z wyrw. To chyba jasne, że to urządzenie jest dziełem przybysza. Z poprzednich wydarzeń sięgających jeszcze 4. sezonu wiemy, że przybysz już wie, jak tworzyć wyrwy. Tylko teraz rodzi się pytanie, w jakim celu jest ta wyrwa? Pierwsza wyrwa na mapie, która powstała 6 sezonów temu, w wyniku kolizji światów, przyniosła nam na mapę pustynny teren, golfowe gniazdko i wiele innych rzeczy. Epic Games lubi nadawać zmianom na mapie jakiś sens fabularny i mi się wydaje, że ta nowa wyrwa potwierdza to, co mieliśmy okazję mówić w tym oto filmiku. Mam tu na myśli powrót starych miejscówek. Wiemy, że po drugiej stronie wyrwy jest punkt zerowy. To tam właśnie kryją się przeróżne rzeczy i postacie, które miały okazję pojawić się w świecie Fortnite, albo które zostały najzwyczajniej usunięte. Usunięte. W sumie to przeniesione do punktu zerowego. Nic tak naprawdę ze świata tej gry nie zniknęło, tylko zostało po prostu schowane. Dzięki wielu wyciekom oraz podpowiedziom na mapie wiemy, że szanse na powrót mają następujące miejscówki. Mokre moczary, karkołomne kino, lepki lasek, golfowe gniazdko, spawalnia z płuczek i co ciekawe, możliwe też, że na mapie ujrzymy w pewnym momencie Akry Anarchii. Dowodem na to jest to, że w plikach gry jednego z nowych wyzwań na ten sezon jest wzmianka o właśnie Akrach Anarchii, czego dowiedzieliśmy się dzięki Hypexowi. Dla tych, co nie wiedzą, to Akry Anarchii to były tak naprawdę zgubne ziemie, tylko moim zdaniem w lepszej pozycji na mapie. Akry Anarchii zostały zastąpione przez golfowe gniazdko w sezonie 5, a golfowe gniazdko zostało zastąpione przez dżunglę i wulkan w 8 sezonie. Rzućmy okiem znowu na wyrwę. Jak już mówiłem, z każdym dniem staje się ona coraz większa i co ciekawe, jeśli porównamy tę wyrwę do wyrwy z 4 sezonu, to są one niemalże identyczne. Pęknięcie ma ten sam wzór, co to pęknięcie z 4 sezonu. Zwróćcie uwagę na to, że w sezonie 4 była jedna wielka wyrwa i z tej największej wyrwy szły różne gałęzie. Ta dzisiejsza wyrwa wygląda właśnie jak jedna z tych gałęzi, co oznacza, że to jest tak naprawdę ta sama wyrwa. Tylko tym razem przywróci nam one stare miejsca, które wcześniej zastąpiła na przykład pustynią. Ale to nie będzie takie proste. Wielu z was zauważyło, że stęchły skład powrócił, ale hangary są w złej kolejności. Zobaczcie, oto stęchły skład z czasów 2. sezonu. A oto stęchły skład dzisiaj. Niby nic wielkiego, ale to może być podpowiedź, że wszystkie stare miejscówki wrócą, ale każda z nich będzie się nieco różnić od oryginału. Neo Wykrzywione to drugi dobry przykład. Według mnie plan był taki. Neo Wykrzywione wymagały dużej ilości energii, którą pobierały z punktu zerowego. Ale ponieważ przewód idący z punktu zerowego został zniszczony, Neo Wykrzywione wkrótce najzwyczajniej by padły. Aby temu zapobiec, przybysz swoim wehikułem czasu chciał nam pomóc, cofając Wykrzywione wieże w czasie. A dokładnie w okolicy 8. sezonu, gdzie Wykrzywione były jeszcze zwykłe i nie wymagały punktu zerowego. Tutaj chyba pojawił się jakiś problem, bo to urządzenie zrobiło to, co miało zrobić, jednak cofnęło Wykrzywione wieże do czasów Dzikiego Zachodu. Możliwe, że taki był plan, ale ja przypuszczam, że to po prostu pierwszy eksperyment z tą machiną czasu, która wykorzystuje technologię punktu zerowego i wyrwy. Co do przybysza, to ta sprawa jest równie ciekawa. Jeśli rzeczy, które wróciły z punktu zerowego przez wyrwę, są nieco inne niż były one na początku, to może ten przybysz z tego meteoru jest także nieco inny niż ten przybysz, który jak tylko się wydostał ze swojej kapsuły, uciekł rakietą i zostawił pęknięcie na niebie Fortnite. Ten drugi przybysz może starać się nam pomóc, zamiast od razu lecieć do innej galaktyki. Na koniec zostawiłem pytanie, czy gdzieś jakiś drugi Kevin skorzysta z tego przejścia na naszą mapę? Co jeśli Kevin był jednym z wielu i niedługo wróci na mapy ze swoimi zombiakami? Albo może ktoś jeszcze inny zauważy, że nad naszą wyspą jest jedno wielkie wejście? Dajcie znać w komentarzach, jak wy uważacie.
Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.